Witam serdecznie wszystkich słuchaczy we wtorek, 15 lutego 2022 roku. Więc tak, Ewangelię Marii zakończyłem w ostatnim nagraniu, ten podręcznik, a w dzisiejszym nagraniu, tym nagraniem, chciałbym rozpocząć taką nową miniserię odnośnie tak zwanego rytu rzymskiego. Dokładnie jest to ryt łaciński, ale wiemy, chodzi o ryt rzymski, tak zwaną mszę w rycie rzymskim, prawda? Ordo Missae, prawda? Bo na podstawie właśnie tej mszy, która jest zawarta w takiej małej książeczce, no jak zwykle będę wykazywał, jak Słowo Boże, które jest zapisane w Biblii, jak po prostu w piękny sposób tłumaczy pewne rzeczy, które no niestety w tych wszystkich naukach Kościoła rzymskokatolickiego pewne rzeczy są tak pokręcone, zakręcone, że no takiemu świeckiemu, wiernemu parafianowi, parafianinowi, no ciężko jest się połapać w tych naukach, prawda? Więc przejdźmy do tej książeczki. O, tak wygląda. Okej. No. I pisze Ordo Missae, stałe części mszy świętej. Oczywiście to Ordo Missae to jest właśnie msza ustanowiona po Soborze II Watykańskim przez papieża Pawła VI, tak? Chyba tam w 1969 roku, jeśli się nie mylę. No i zobaczmy tutaj, najpierw przeczytam wstęp i potem no, będziemy sobie tutaj porównywać tą naukę, to co jest tutaj zapisane i odprawiane podczas tego rytu rzymskiego na mszy. Prawda? Jak to się ma do nauki apostołów, a dokładnie do nauki Jezusa Chrystusa? No bo apostołowie głosili to, czego nauczył ich Jezus, prawda? Jego nauki, jego przykazań mamy przestrzegać i apostołowie głosili właśnie to, co im przekazał w swoich naukach Jezus. Więc tak. Zobaczmy sobie tutaj stałe części mszy świętej dla wiernych uczestniczących we mszy świętej według listu apostolskiego motu proprio Summorum Pontificum papieża Benedykta XVI. Wydanie Palutinum 2007 rok. Tak. Tutaj co mamy? Z mszału rzymskiego w opracowaniu benedyktynów z opactwa tynieckiego Poznań 1963 rok. Tak. Co tu jeszcze pisze? Nic takiego. Okej. Czyli zaczniemy sobie czytać tutaj, od tej strony. I czytamy tak. I czytamy tak. Benedictus, wabe, Benedykt XVI. Okej. Okay. Więc tak, z listu tutaj apostolskiego, ok, tego motu proprio, Summorum Pontificum. I czytamy. Summorum Pontificum, a bo tutaj jest pierwsza strona, wszystko druga, a to jest wszystko po włosku akurat. No to nie, to pominiemy, bo nie będę wam tego wszystkiego czytał. Czyli zaczniemy sobie od strony tutaj, o właśnie, od tej strony chciałem zacząć, przepraszam, no, mały błąd, o. Tutaj mamy to samo, tylko że w języku polskim.
Benedykt XVI, list apostolski w formie motu proprio, summorum pontificum i papieże, czyli w nawiasie summorum pontificum, zawsze, czyli papieże zawsze, aż do naszych czasów, troszczyli się o to, aby Kościół Chrystusa składał godny kult majestatowi Boga na cześć i chwałę Jego imienia i na pożytek całego Jego Kościoła Świętego. No, cześć, która jest oddawana wszystkim świętym, a szczególnie Maryi, no nie sądzę, żeby ci wszyscy święci Maryja nosiła no, imię Boże. No ale tutaj pisze, że Kościół Chrystusa składał, więc jeszcze raz całe zdanie, posłuchajcie. Papieże zawsze, aż do naszych czasów, troszczyli się o to, aby Kościół Chrystusa składał godny kult majestatowi Boga na cześć i chwałę Jego imienia i na pożytek całego Jego Kościoła Świętego. Od niepamiętnych czasów jest konieczne i będzie również w przyszłości utrzymanie zasady, według której każdy kościół partykularny winien się zgadzać z kościołem powszechnym nie tylko w dziedzinie nauki, wiary i znaków sakramentalnych, lecz także w odniesieniu do powszechnie przyjętych zwyczajów sięgających apostolskiej i nieprzerwanej tradycji. Zwyczaje te winny być zachowywane nie tylko dla uniknięcia błędów, lecz także w celu przekazywania nienaruszonej wiary, ponieważ norma modlitwy Kościoła odpowiada normie jego wiary. Wśród papieży, którzy wykazali taką należytą troskę, wyróżnia się imię świętego Grzegorza Wielkiego, który zadbał o to, aby nowym narodom Europy została przekazana zarówno wiara katolicka, jak i skarby kultu i kultury nagromadzone przez Rzymian we wcześniejszych wiekach. Polecił on, aby została określona i zachowana forma świętej liturgii zarówno ofiary mszalnej, jak i oficjum Bożego, według której celebrowano w Rzymie. Była ona propagowana z największą troską przez mnichów i mniszki, którzy działając zgodnie z regułą świętego Benedykta, wszędzie wraz z głoszeniem Ewangelii potwierdzali swoim życiem zbawienną zasadę zawartą w regule. Dwukropek. Niech nic nie będzie przedkładane nad dzieło Boże. W taki sposób święta liturgia, celebrowana zgodnie ze zwyczajem rzymskim, nie tylko ubogaciła wiarę i pobożność, lecz także kulturę wielu pokoleń. Wiadomo bowiem, że łacińska liturgia Kościoła w swoich różnych formach w każdym okresie ery chrześcijańskiej wzbudziła w życiu duchowym licznych świętych oraz umocniła wiele narodów w cnocie religijności i ożywiła ich pobożność. W ciągu wieków wielu innych papieży wykazało szczególną troskę o to, aby święta liturgia spełniała w sposób skuteczniejszy to zadanie. Wyróżnia się wśród nich święty Pius V, który powodowany ogromną gorliwością duszpasterską, idąc za wezwaniem Soboru Trydenckiego, odnowił cały kult Kościoła, zatroszczył się o wydanie ksiąg liturgicznych opracowanych i odnowionych zgodnie z normą ojców oraz przekazał je do użytku Kościołowi Łacińskiemu. Wśród ksiąg liturgicznych obrządku rzymskiego wyróżnia się mszał rzymski, który powstał w Rzymie i stopniowo wraz z upływem wieków przyjął formy bardzo podobne do formy obowiązującej w ostatnich czasach.
Ten sam cel przyświecał w ciągu następnych wieków biskupom Rzymu, którzy troszczyli się o odnowę lub dokładnie ustalali kształt obrzędów i ksiąg liturgicznych, a później od początku naszego stulecia podejmowali zadanie bardziej generalnej reformy. Tak działali nasi poprzednicy: Klemens VIII, Urban VIII, Święty Pius X, Benedykt XV, Pius XII i błogosławiony Jan XXIII. W ostatnich czasach Sobór Watykański II wyraził pragnienie, aby należna cześć i szacunek dla kultu Bożego zostały jeszcze raz odnowione i przystosowane do potrzeb naszej epoki. Kierowany tym pragnieniem, nasz poprzednik, papież Paweł VI w 1970 roku zatwierdził dla Kościoła Łacińskiego zreformowane i częściowo odnowione księgi liturgiczne. Przetłumaczone na różne języki świata, w dużym stopniu zostały one dobrze przyjęte przez biskupów, jak również przez kapłanów i wiernych. Jan Paweł II przejrzał trzecie wydanie wzorcowe Mszału Rzymskiego. W ten sposób papieże działali, aby ta rzecz. W ten sposób papieże działali, aby ta rzecz można, liturgiczna budowla, oczyszczona ze smutnych przejawów starzenia się, na nowo ukazała się w splendorze swojej godności i harmonii. Jednak w niektórych regionach liczni wierni z wielką miłością i uczuciem przylgnęli, i nadal tak się dzieje, do wcześniejszych form liturgicznych, które tak głęboko przeniknęły ich kulturę i ducha, że papież Jan Paweł II, kierowany troską duszpasterską w stosunku do tych wiernych, w 1984 roku specjalnym indultem wydanym przez Kongregację do Spraw Kultu Bożego udzielił władzy używania mszału rzymskiego wydanego przez Jana XXIII w 1962 roku. Następnie w 1982 roku Jan Paweł II listem apostolskim Ecclesia Dei, danym w formie motu proprio, ponownie zachęcił biskupów do korzystania szeroko i wielkodusznie z takiej władzy w stosunku do wszystkich wiernych, którzy by o to prosili. Na powtarzające się usilne prośby tych wiernych, długo analizowane już przez naszego poprzednika Jana Pawła II, i po wysłuchaniu kardynałów na konsystorzu odbytym w dniu 23 marca 2006 roku, my sami, rozważywszy w sposób pogłębiony każdy aspekt tej kwestii, wezwawszy Ducha Świętego i licząc na pomoc Bożą, niniejszym listem apostolskim ustalamy, co następuje. Artykuł 1. Mszał rzymski promulgowany przez Pawła VI jest zwyczajnym wyrażeniem lex orandi Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego. Jednak mszał rzymski promulgowany przez świętego Piusa V i ponownie wydany przez Jana XXIII powinien być uważany za nadzwyczajne wyrażenie tej samej lex orandi i traktowany z należną czcią ze względu na jego czcigodne i starożytne użycie. Te dwie formy wyrazu legis orandi Kościoła w żaden sposób nie będą prowadzić do podziału w lex credendi Kościoła. Są one dwoma sposobami zastosowania jedynego obrządku rzymskiego. Dlatego jest godziwe celebrowanie ofiary mszalnej zgodnie z wydaniem wzorcowym mszału rzymskiego promulgowanego przez Jana XXIII,
i nigdy nie zniesionego jako nadzwyczajną formą liturgii Kościoła. Warunki korzystania z tego mszału ustalone przez wcześniejsze dokumenty Ecclesia Dei zostają zastąpione zgodnie z tym, co następuje. Dwukropek, artykuł drugi. W mszach celebrowanych bez ludu każdy kapłan katolicki obrządku łacińskiego, zarówno diecezjalny, jak i zakonny, może używać albo mszału rzymskiego wydanego przez papieża Jana XXIII w 1962 roku, albo mszału rzymskiego promulgowanego przez papieża Pawła VI w roku 1970, czyli 8 lat różnicy między jednym a drugim. I to każdego dnia, z wyjątkiem Triduum Sacrum. Do takiej celebracji według jednego lub drugiego mszału kapłan nie potrzebuje żadnego pozwolenia ani ze strony Stolicy Apostolskiej, ani ze strony swojego ordynariusza. Artykuł trzeci. Wspólnoty Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, zarówno na prawie papieskim, jak i diecezjalnym, które w koncelebracji konwentualnej lub wspólnotowej we własnych oratoriach pragną celebrować mszę świętą według wydania mszału rzymskiego promulgowanego w 1962 roku, mogą to czynić, jeśli jakaś wspólnota albo cały instytut czy stowarzyszenie chce celebrować w taki sposób często lub zazwyczaj lub stale, to muszą o tym zdecydować przełożeni wyżsi zgodnie z prawem oraz przepisami i statutami partykularnymi. Artykuł 4. Do celebracji mszy świętej, o której mowa w artykule 2, mogą być dopuszczeni, zachowując przepisy prawa, także wierni, którzy sami by o to poprosili. Artykuł 5. W parafiach, w których istnieje na stałe grupa wiernych przywiązana do wcześniejszej tradycji liturgicznej, niech proboszcz chętnie przyjmie ich prośbę o celebrowanie mszy świętej według obrzędu z mszału rzymskiego wydanego w 1962 roku. Niech zatroszczy się, aby dobro tych wiernych było zharmonizowane ze zwyczajną troską duszpasterską parafii pod przewodnictwem biskupa, zgodnie z kanonem 392, unikając niezgody i sprzyjając jedności całego Kościoła. W celebracji według mszału Jana 23 może mieć miejsce w dni powszednie, również w niedzielę i święta może mieć miejsce celebracja tego rodzaju. Wiernym i kapłanom, którzy o to proszą, proboszcz niech pozwoli na celebrację w tej nadzwyczajnej formie także w szczególnych okolicznościach, takich jak zawarcie małżeństwa, pogrzeby lub specjalne okazje, na przykład pielgrzymki. Kapłani, którzy używają mszału Jana 23, muszą być do tego zdatni i wolni od przeszkód prawnych. W kościołach, które nie są kościołami parafialnymi ani konwentualnymi, jest zadaniem rektora udzielenie pozwolenia, o którym wyżej mowa. W mszach celebrowanych z ludem według mszału Jana 23 czytania można gościć także w językach lokalnych, korzystając z wydań zatwierdzonych przez Stolicę Apostolską. Jeśli grupa wiernych świeckich spośród tych, o których mowa w artykule wcześniejszym, nie otrzymała od proboszcza zadowalającej odpowiedzi na swoje prośby, niech poinformuje o tym biskupa diecezjalnego. Biskup jest usilnie proszony o wysłuchanie ich prośby. Jeśli nie może on zapewnić takiej celebracji, niech poinformuje o tym papieską komisję Ecclesia Dei. Biskup, który pragnie odpowiedzieć na takie prośby kierowane przez wiernych świeckich, ale z różnych przyczyn jest przeszkodzony w uczynieniu tego, może poinformować o tym papieską komisję Ecclesia Dei, by okazała mu radę i pomoc. Proboszcz, po uważnym rozpatrzeniu wszystkiego, może także dać pozwolenie na użycie bardziej starożytnego obrzędu w przypadku udzielania sakramentów chrztu, małżeństwa, pokuty i namaszczenia chorych, jeśli doradza to dobro dusz.
Ordynariuszom zostaje przyznana władza udzielania sakramentu bierzmowania, korzystając z poprzedniego starożytnego pontyfikatu rzymskiego, ilekroć doradza to dobro dusz. Duchowni ustanowieni mogą godziwie używać brewiarza rzymskiego promulgowanego przez Jana XXIII w 1962 roku. Ordynariusz miejsca, jeśli uzna to za właściwe, będzie mógł erygować parafię personalną zgodnie z kanonem 518 dla celebracji według bardziej starożytnej formy obrządku rzymskiego albo mianować rektora lub kapelana, zachowując przepisy prawa. I teraz tak. Papieska Komisja Ecclesia Dei, erygowana przez Jana Pawła II w 1982 roku, nadal wypełnia swoje zadanie. Komisja posiada formę zadania i przepisy, które biskup Rzymu zechce jej nadać. Papieska Komisja Ecclesia Dei, oprócz władz, którymi już się cieszy, będzie korzystać z władzy Stolicy Świętej, czuwając nad zachowywaniem i stosowaniem niniejszych dyspozycji. Nakazujemy, aby to wszystko, co zostało przez nas postanowione niniejszym listem apostolskim, danym w formie motu proprio, było traktowane jako postanowione i zatwierdzone oraz zachowywane od dnia 14 września bieżącego roku, święta podwyższenia Krzyża Świętego, bez względu na to, co mogłoby być temu przeciwne. Dane w Rzymie u świętego Piotra 7 lipca 2007 roku, w trzecim roku naszego pontyfikatu. I tutaj teraz, no ho, ho, kłania się Ewangelia Mateusza, 7 rozdział i werset 13. 7 rozdział, werset 13 Ewangelii Marka. Przepraszam, Ewangelii Marka. Zobaczcie sobie, jak to właśnie tradycja zniosła nakazy Boże, prawda? Jak to tradycja zastąpiła przykazania Boże. Dobrze, to tyle w tym nagraniu, bo pamięć też mam malutką, będę musiał wykasować nagrania. Stałe części mszy w następnym nagraniu właśnie, już tutaj sobie teraz przyjdziemy, ja sobie czytam i zaznaczam to, co tu piszę, jak to się ma do Słowa Bożego. Także będziemy sobie tutaj pięknie, ja sobie wszystko tutaj zaznaczam, wersety z Biblii, prawda? I sobie będziemy tutaj patrzeć, czego naucza Kościół rzymskokatolicki, a czego nauczał Jezus i apostołowie. To tyle w tym dzisiejszym nagraniu. Dziękuję wszystkim za Waszą uwagę.